24. kolejkę PKO Bank Polski Ekstraklasy kończymy meczem Warty Poznań z ŁKS-em Łódź. Spotkanie rozgrywane oczywiście w Grodzisku Wielkopolskim i to gospodarze jako pierwsi stwarzają groźną sytuację. Przykryl dogrywa na głowę do Stavropoulosa i Grek tuż obok bramki ŁKS-u. Znowu stały fragment gry i znowu Warta. Tym razem Kajetan Szmyt w pole karne. Stavropoulos do Ciru, ten do Bartkowskiego. Pograli tu między sobą obrońcy Warty Poznań, ale znów bez efektu bramkowego. Maciej Żurawski przebiegł już dobre 20 metrów. Żurawski w końcu zdecydował się na strzał. I Aleksander Bobek paruje ten, wydawało się, dość lekki strzał na rzut rożny. Warta nie przegrała jeszcze meczu w 2024 roku. ŁKS z kolei same porażki i jedno zwycięstwo. W ostatniej kolejce spuszczą Niepołomice. A tu uderzenie Husajna Balicia, które bardzo dobrze odbija Jędrzej Grobelny, który przed tym meczem mógł pochwalić się serią 315 minut bez puszczonej bramki. W końcówce piłka do Dario Wizingera, szybszy jednak Aleksander Bobek, nie ma mowy o rzucie karnym, bramkarz ŁKS-u zagrał w tej sytuacji piłkę. Chwilę później błąd ŁKS-u i Kajetan Szmyt przejmuje piłkę na połowie gości. Znowu Dario Wizinger strzela i znów górą Aleksander Bobek. Do przerwy mieliśmy zatem remis 0-0, a po przerwie wrzutka w pole karne. Strzał Jakuba Bartkowskiego i kapitalna parada bohatera tego meczu, a więc Aleksandra Bobka. Teraz stały fragment gry dla gości, wrzutka do Piotra Janczukowicza i jest prowadzenie ŁKS-u. Wyczekali na ten swój moment piłkarze prowadzeni przez Marcina Matysiaka i jest szansa na drugie zwycięstwo z rzędu na wiosnę. Co ciekawe, tuż po tym golu Piotr Janczukowicz opuścił boisko, a w jego miejsce na placu gry pojawił się Bartosz Szeliga. W końcówce Warta nie ma wyjścia i rusza do frontalnych ataków. Wrzutka na głowę do Eppela i znów górą bohater tego meczu, człowiek, który stworzył prawdziwą ścianę w bramce ŁKS-u, Aleksander Bobek. Warta się odkryła, a więc siłą rzeczy narażała się na kontry. Oto jedna z nich, Antoni Młynarczyk. Antoni Młynarczyk świetnie to zrobił, młody piłkarz ŁKS-u. Wybijał tę piłkę Filip Borowski, który był o krok od bramki samobójczej. Wciąż jednak goście prowadzili tylko 1-0, a więc szansa na jeden punkt dla gospodarzy wisiała w powietrzu. Stavropoulos nie doszedł do tej piłki zagrywanej przez Eppela. Szukała dziś piłka Greka w polu karnym ŁKS-u, ale jak na razie do bramki nie trafił, a to już 97. minuta gry. Nawet Jędrzej Grobelny w polu karnym ŁKS-u Łódź. Ostatnia akcja jeszcze podgrzewa emocje. Sędzia Kochanek pokazuje, że jest ta sytuacja sprawdzana na warze. Czy tu nie było jakiegoś przewinienia i czy nie będzie rzutu karnego dla gospodarzy tego spotkania? Ostatecznie sędzia Kochanek dostaje informację z wozu VAR. Wszystko było prawidłowo, a więc można się cieszyć, może triumfować trener ŁKS-u Marcin Matysiak. ŁKS wygrywa drugi mecz rzędu, wciąż jest ostatni w tabeli. Strata do bezpiecznego miejsca wynosi aż 7 punktów, ale na pewno te 6 punktów w dwóch spotkaniach to spory powiew optymizmu dla drużyny nazywanej Rycerzami Wiosny. Warta Poznań jest w tym momencie na 12. miejscu w tabeli i ma 27 punktów. Warta ŁKS 0-1. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.